Witajcie po przerwie w moim nowym kąciku nagraniowym i po przerwie wracamy do tego tematu, który zaczęliśmy kilka tygodni temu, a mianowicie wracamy do alternacji. I pokażę Wam dzisiaj moją ulubioną alternację. Tak, mam swoją ulubioną alternację. Może i Wy macie swoją ulubioną zmianę głosek, a może są takie, których nie lubicie. Moja ulubiona alternacja to jest k-cy. K-cy. Dlaczego akurat ta? Trudno powiedzieć. Często jest tak, że te rzeczy, które lubimy, niekoniecznie można to jakoś racjonalnie wyjaśnić. I teraz pokażę Wam słowa, w których właśnie ta alternacja jest. Będą to formy miejscownika i formy męskoosobowe. I razem będziemy te alternacje tworzyć. Pokażę Wam przykłady zdań, które w jakiś sposób będą powiązane z moim życiem. Do tego też Was zachęcam, żebyście zapisali sobie w zeszycie albo w komentarzach pod tym filmikiem swoje przykłady zdań w jakiś sposób powiązane z Waszym życiem, właśnie z tą alternacją k-cy, ze słowami, w których ta alternacja jest. Zaczynamy. Pierwsza alternacja, pierwsze słowo powiązane z moim życiem, ze mną. Mieszkam w Polsce. Bardzo lubię chodzić po górach i kilka, a może kilkanaście razy byłam na Śnieżce. Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonosza. Osoby wykonujące ten zawód wzbudzają mój podziw. Przewodnicy górscy wzbudzają mój podziw. Jeszcze większy podziw wzbudzają we mnie ratownicy, ratownicy górscy. Zmieniamy temat. Kiedyś mnóstwo czasu spędzałam w bibliotece. Wczoraj znalazłam niezwykle ciekawą informację w książce. Mój mąż uwielbia chodzić w swojej firmowej koszulce. A ja dzisiaj po raz pierwszy byłam na spacerze w wiosennej kurtce. Nie znam się na polskiej muzyce, ale znam się na gramatyce. Mój mąż był kiedyś na wycieczce w Ameryce Południowej. I to wszystkie przykłady moich zdań powiązanych z moim życiem, w których są formy z alternacją k-cy. Były to formy miejscownikowe i formy męskoosobowe. Dajcie znać, napiszcie swoje przykłady i dajcie znać, może Wasza ulubiona alternacja jest inna. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!